Pieśni sprzed lat, czy one tak samo rezonują w 2017 roku, jak wiele, wiele lat temu? One są głęboko zapisane w nas i mimo tego, że my już nie potrafimy ich śpiewać i że się ich wstydzimy, bardzo często tak jest, że jest jakiś rodzaj wstydu przed pieśnią, że to jest coś takiego, co już nas nie dotyczy. Nieprawda. One bardzo działają i to jest niezwykła poezja i niezwykła muzyka. A widzisz ty dziewczę tego mikrofonu, jak się to pić? Jest w tym spektaklu również sporo erotyzmu. To jest tylko rzecz, która dzieje się na scenie, czy też poza sceną także? Myślę, że tylko na scenie, bo jednak z całym szacunkiem do moich kolegów, ale przez 4 lata, jak się pracuje w takiej małej grupie, w 5 osób, no to ja już po prostu ich widziałam w rajstopach, we wszystkim i już, i już chyba to jest, bardziej traktujemy się jak rodzeństwo. Krzyknęła na woda, ciemna noc idzie, a ta droga, ciemna noc idzie, a ta droga. Sprawiacie wrażenie takiego teamu, który się bardzo mocno wspiera. To jesteście taką grupą, która jak 3 czy 4 muszkieterowie, też w życiu prywatnym trzymacie się razem? Bez tej jedności nie byłoby tego spektaklu, w takim sensie, że on tutaj wszystko jakby działa, każdy na każdego, jeden na drugiego, wiemy kiedy komu, kogo wypuścić, kiedy komu pomóc, kiedy do kogoś dołączyć, kiedy go zostawić i gdyby tego nie było, to nie byłoby sensu w ogóle tego, bo na tym też opiera się ta pieśń, na jedności, na potrzebie i na tym pracujemy. Maria Peszek, czyli kto dla ciebie? Maria Awaria, Jezus, Maria Peszek, kobieta pistolet, ktoś bardzo liryczny, ktoś bardzo polityczny. Bardzo, bardzo wrażliwa, zaangażowana oczywiście politycznie. To jest, myślę, ważne, szczególnie teraz. No, dziewczyna dynamit, piekielnie inteligentna. Aktorka, muzyk, wokalistka, super dziewczyna. W całym materiale u Marii Peszek mnóstwo jest mowy o chłodzie, o Arktyce, o niedźwiedziach polarnych, o śniegu i jak się szerzej na to popatrzy, to jest jakiś temat, który się przewija przez wiele piosenek. Bardzo mnie to zainspirowało, bo biel, chłód i zimno jest użyte w sposób nieoczywisty. Zazwyczaj się tylko kojarzy ze szpitalem psychiatrycznym albo takimi rzeczami. Tu miałem wrażenie, że możemy na nowo odkryć ten kolor i tę temperaturę, która zazwyczaj jak się szuka dynamiki na scenie, to się mówi o ogniu, a mam wrażenie, że chłód też posiada bardzo wiele dobrego. We'll be right back.